To serwis informacyjny w telewizji Aleksandrów. Michał Kiński, witam i zapraszam. Co dziś dla Państwa przygotowaliśmy? Powiemy o stypendiach Summer Dying Cloud. Zachęcamy rodziców, przede wszystkim nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych, aby zgłaszali dzieci, które w ich odczuciu, w ich mniemaniu zasługują właśnie na wyróżnienie takim stypendium. Wybierzemy się na gminne drogi. W pierwszej kolejności kładziemy nakładki na istniejących nawierzchniach. Została położona nakładka na ulicy Senatorskiej, na ulicy Bratoszewskiego i przy markecie Gama, tutaj wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Oraz pokażemy farmę fotowoltaiczną znajdującą się na terenie PGKM-u. W jakiś sposób ograniczy koszty eksploatacji oczyszczalni. 9-letni Majki to 15 pies ze schroniska, który znalazł dom w aleksandrowskich instytucjach. W środę uroczyście powitano czworonożnego pracownika w Młodzieżowym Domu Kultury. Poznajmy piękną historię. Majki przesiedział w schronisku większość swojego psiego życia. Po 9 latach w ciasnym boksie znalazł wreszcie swój dom. Niewielki kundelek zamieszkał w Młodzieżowym Domu Kultury, a na czas zimy ciepły kąt zapewnia dyrektorski sekretariat. Jest to starszy piesek, taki spokojny, ułożony. Tutaj kryterium na moje wyboru było takie, żeby był łagodny dla dzieci przede wszystkim, no bo my mamy przeszło 800 uczestników, tak, którzy przychodzą tydzień w tydzień, mówię o dzieciach. Młodzieży. A gdzie Majki będzie mieszkał? Mm-hmm. Docelowo, jak już będzie wiosna, to będzie miał budę na zewnątrz i takie swoje wejście. Natomiast on się tutaj genialnie czuje. Na razie u nas w sekretariacie mieszka i ma swoją klasę, taką jedną, która jest na razie, tam sobie nocuje po prostu. Majki skradł serca wszystkich i nic dziwnego. Taki współpracownik łagodzi obyczaje i sprawia, że do pracy przychodzi się z uśmiechem. Jak się będzie pani z psem pracowało, proszę powiedzieć? Myślę, że dobrze. Na razie nie ma żadnych problemów. Piesek jest uśmiechnięty, radosny i sprawia nam tutaj dużą przyjemność przebywanie z nim. Myślę, że jemu też. Majki jest 15. psem, który trafił do aleksandrowskich instytucji ze schroniska. W samym urzędzie na monitoringu rezyduje Romeo i Kesa, a w Wydziale Mediów kot Blues. Nie spotkałem się z żadną, nie tylko z żadną krytyką ze strony mieszkańców, ze strony ludzi, którzy odwiedzają w sprawach służbowych nasz urząd. Wręcz przeciwnie, myślę, że te nasi urzędnicy na etatach, którzy bezwzględnie są naszymi kolegami i koleżankami, myślę, że nie tylko ocieplają wizerunek, ale stwarzają też taką platformę pomiędzy nami a mieszkańcami, myślę, że porozumienia, ponieważ tym porozumieniem, tym łącznikiem są właśnie zwierzęta. Obecność Majkiego w aleksandrowskiej instytucji to konsekwencja prowadzonych od 5 lat działań w gminie na rzecz wyeliminowania bezdomności zwierząt. Chipowanie, kastracja i sterylizacja prowadzone są za darmo. Powstało pierwsze w Polsce okno życia dla szczeniąt. Setki psów ze schroniska znalazło nowe domy dzięki aktywnym adopcjom, a psi seniorzy objęci zostali darmową opieką weterynaryjną. O nowym pracowniku Młodzieżowego Domu Kultury dowiedziały się też dzieci, które w dniu adopcji Majkiego miały spotkanie z superbohaterem. Był nim tym razem burmistrz, który opowiedział o Majkim i o aktywnych adopcjach, a uczniowie pochwalili się swoimi czworonogami. Mama go przygarnęła do mojego domu i byłyśmy razem z nimi. A Majki w tym czasie poszedł na spacer po stresującej konferencji prasowej, której też był bohaterem. Czas ferii zimowych to przede wszystkim okres bez codziennych obowiązków szkolnych. W tym roku organizatorem zimowisk dla dzieci ze szkół podstawowych z naszej gminy była Sportowa Trójka. Uczniowie korzystali również z Młodzieżowego Domu Kultury, który przygotował ferie z superbohaterami. Zobaczmy krótkie podsumowanie. Kino Spójnia wraz z współorganizatorami Urzędem Miasta w Aleksandrowie oraz firmami ABB i Prometeon organizują ferie z superbohaterami, na które serdecznie zapraszamy wszystkich. Startujemy zawsze o godzinie 10. Koszt takiego biletu jest 12 zł dla grup zorganizowanych, powyżej 20 osób, oraz dla osób indywidualnych, dorośli i dzieci 14 zł, plus dla dzieci soczek. Przed każdym seansem odbywa się krótkie spotkanie z gościem. Gościem była reprezentantka Polski, siatkarka łódzkiego klubu sportowego Julita Piasecka.
Tak, na pewno jest to bardzo miłe spotkanie. Jestem ciekawa, jak to będzie też wyglądało dzisiaj. Siatkarka poradziła sobie doskonale. Odpowiadała na wiele pytań dzieci, które z zaciekawieniem chciały poznać początki kariery. Na pewno w ogóle to jest moje pierwsze takie spotkanie z taką młodą grupą w ogóle odbiorców. Jeśli chodzi o sport w tak młodym wieku, to jest to bardzo istotna sprawa moim zdaniem. Ja zaczynałam tutaj swoją przygodę jeśli chodzi o szkołę podstawową w Trójce, w Aleksandrowie Łódzkim i na pewno jestem pewna, że ta szkoła po prostu jest jedną tutaj z najlepszych w Aleksandrowie pod kątem rozwoju fizycznego. Też w miarę szybko, bo równolegle jak zaczęłam tak naprawdę drugą klasę, zaczęłam trenować siatkówkę i tych godzin tygodniowo było około 20, jeśli chodzi o samą taką sprawność i fizyczną i uważam, że to jest bardzo ważny temat na pewno. Kino Spójnia wraz z Młodzieżowym Domem Kultury przygotowało ciekawe propozycje na ferie. W programie mamy 5 pokazów filmów. Przed każdym seansem odbywa się krótkie spotkanie z gościem. W najbliższym czasie będzie burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, pan Jacek Lipiński, będzie specjalista do spraw finansów, będą strażacy, będą karatecy. Tegorocznym organizatorem ferii dla dzieci ze szkół podstawowych w gminie Aleksandrów jest Sportowa Trójka. W pierwszym tygodniu 66 dzieci. Zajęcia są bardzo atrakcyjne. Właśnie wczoraj wróciliśmy z Mandorii. Dzisiaj przyszliśmy tutaj na najnowszy film. Mamy dużo warsztatów. Myślę, że dzieci są bardzo zadowolone i każde znajdzie coś ciekawego dla siebie. Na razie Mandoria, ale może będzie coś fajniejszego. Mi też bardzo się podobała Mandoria. Okej, a tobie? Mi też Mandoria, bo było ciekawie. A tobie co się podoba na półkoloniach najbardziej? Wszystko. Czyli nie może, no, nie pada... co się podoba na półkoloniach? No na przykład chodzi się na halę, na obiady, na baseny. A dla mnie się ogólnie podobało wszystko. Mi się najbardziej z tego podobała Mandoria. Super. Na półkoloniach najfajniejsze, że jest dzieciom różne zabawy, fajne rzeczy, atrakcje. Na feriach w szkole podstawowej numer 3 nie może być nudno. To nauka nurkowania, która w przyszłości może przerodzić się w pasję. To, co chcemy zrobić, to zarazić dzieci do nurkowania, czyli pokazujemy im, robimy takie intro nurkowe. To jest taka pierwsza lekcja pod wodą. Dzieci miały lekcję teoretyczną, na której dowiedziały się o znakach, o zasadach bezpieczeństwa, a dzisiaj mają właśnie ten dzień, kiedy wskakują do wody i mogą spróbować pierwszego oddechu pod wodą, czyli zanurzyć się i oddychać, poczuć nieważkość. To jest to, czego chcemy te dzieci zarazić. Czym zarazić? Co jest takiego pięknego w nurkowaniu? Odkrywanie świata pod wodą, poznawanie ciekawych ludzi, zwiedzanie, a sama ta nieważkość i to, ta cisza pod wodą jest tym, co mnie na przykład niesamowicie uspokaja. Każdy może znaleźć coś dla siebie i wraki nurkowe i piękne rafy, jak również jaskinie czy nurkowania głębokie. No jest mnóstwo tego, ta woda jest nieodkryta, więc zachęcamy do działania, żeby każdy chciał, mógł spróbować nurkowania. Powrót do szkoły po takim wypoczynku może być całkiem przyjemny. Okres zimowy nie jest łatwy dla kierowców ze względu na kiepski stan dróg. Do tego dochodzą złe warunki pogodowe, które utrudniają naprawę nawierzchni. Od 2 tygodni trwają naprawy asfaltu. Na drogi gruntowe sypane jest kruszywo. Poznajmy szczegóły. Jedne dziury znikają, inne pojawiają się. Drogi gruntowe płyną, a mieszkańcy narzekają na błoto. Mokra zima daje się we znaki, zwłaszcza na obrzeżach miasta. Takie kosmetyczne sprawy, że przejeżdża jakaś fadroma i to gładzi równa. Jednak efekt jest taki, że dosłownie około tygodnia czasu i to jest w przybliżeniu wraca do tego samego stopnia zniszczenia. Więc jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Już na początku lutego ekipy drogowców wyjechały w teren, bo dziur zrobiło się tyle, że trudno jest przejechać. 3 ekipy teraz na terenie Aleksandrowa pracują. 2, które mają podpisaną umowę z urzędem oraz wspiera nas aleksandrowski MOSiR. W pierwszej kolejności kładziemy nakładki na istniejących nawierzchniach. Została położona nakładka na ulicy Senatorskiej, na ulicy Bratoszewskiego i przy markecie Gama, tutaj wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Teraz aktualnie kładziemy jeszcze nakładkę na ulicy Kordeckiego. Mamy też w planach położenie nakładki na ulicy Pileckiego. Na odcinkach, gdzie są największe dziury.
W drugiej kolejności są już wyznaczone dziury, które są do załatania i to będą wszystkie ulice gminne asfaltowe, zarówno na terenie miasta, jak i terenie wiejskim gminy. Między innymi tu ulica Piłsudskiego, ulica Pomarańczowa, ulica Słowicza i wszystkie te, które były zgłoszone przez mieszkańców. Do kiedy będziemy łatać dziury? Mamy nadzieję, że uda się to zrobić jak najszybciej, o tyle, na ile nam pozwolą aktualne warunki pogodowe. No musimy też zrobić w warunkach odpowiednich, tak żeby ta nawierzchnia wytrzymała. W błocie utopiło się już 4000 ton kruszywa, a będzie jeszcze więcej, bo cały czas zamawiane są nowe dostawy. Na ten czas naprawiliśmy około 25 dróg gruntowych, ale lista jest dość długa, mamy ponad 50 ulic do naprawy. Liczba dróg do naprawy skraca się tylko teoretycznie, bo w praktyce dróg wymagających remontu przybywa. Deszcz wymywa kruszywo z dróg gruntowych, a mróz rozsadza asfaltowe. I nawet tam, gdzie wykonano już pracę, dziury i błoto pojawiają się po tygodniu lub dwóch. No niestety jest to grunt, który pracuje, tak? No, przy każdych opadach deszczu, bądź właśnie jak stopnieje śnieg, droga, no, stan drogi jest taki, a nie inny. No niestety pojawiają się dziury, koleiny i błoto. I to musimy wyrównać, tak? Czy zasypać te dziury? Zasypać. Na ten czas praca równiarki samojezdnej nie ma sensu ze względu na fakt, że no, będziemy tak naprawdę ciągnęli błoto, więc to nie ma sensu. Na ten czas wysypujemy tylko kruszywo drogowe dwóch frakcji. Telefony zdenerwowanych mieszkańców w Wydziale Inwestycji dzwonią codziennie. Trzy ekipy drogowe uwijają się jak w ukropie, ale przegrywają z pogodą. 210 tysięcy złotych oszczędności rocznie i o tyle mniejsze rachunki za prąd płacone przez PGKM. To szacunki oszczędności zrobione przez spółkę, która zainwestowała w przyszłość, czyli w fotowoltaikę. Instalacje z końcem grudnia stanęły na terenie oczyszczalni ścieków na wszystkich ujęciach wody oraz w siedzibie spółki przy ulicy 1 Maja. Maksymalna moc wszystkich instalacji to 270 MWh. Najmocniejsza instalacja stanęła w oczyszczalni i przy ujęciu wody na ulicy 11 listopada. Obie mają po 100 kW. No w jakiś sposób ograniczy koszty eksploatacji oczyszczalni. Powiem tak, w ostatnim okresie od 2021 do 2023 przy gwarantowanej cenie cena energii wzrosła o 290%. Przeliczymy na złotówki, to ponad 1 000 000 zł. Zakładamy, że ta 100 kW paneli zaspokoi nasze potrzeby około 10% zapotrzebowania na energię. Oczyszczalnia zużywa rocznie 1800 MWh. Dla większych oszczędności potrzebna jest więc rozbudowa fotowoltaiki. Ta na oczyszczalni docelowo będzie rozbudowana do 340 kW, a to już oznacza, że produkować będzie 40% zapotrzebowania oczyszczalni na energię. Na projekt budowy farm fotowoltaicznych PGKiM otrzymał 70% dotację z programów unijnych, a wartość całej inwestycji przekroczyła 2 miliony złotych. Przejście, chociaż częściowe, na fotowoltaikę ma pomniejszyć straty spółki spowodowane rosnącymi cenami prądu i wcale niemałymi opłatami naliczanymi przez Wody Polskie. Więcej o inwestycjach i modernizacjach trwających w spółce od kilku lat dzisiaj w rozmowie tygodnia, na którą zapraszamy. Aleksandrowskie Forum Społeczne już po raz drugi ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Summer Dying Cloud. 57 laureatów wyłonionych w ubiegłorocznej edycji dzięki otrzymanym stypendiom mogło zainwestować w rozwój swoich artystycznych pasji. Summer Dying Cloud to festiwal ciężkich brzmień, który co roku gromadzi rzesze fanów z Polski i z zagranicy właśnie w Aleksandrowie Łódzkim. Choć niektórzy uważają go za kontrowersyjny, to właśnie dzięki niemu i szczodrym uczestnikom ubiegłorocznej edycji Aleksandrowskie Forum Społeczne zebrało środki, które pozwolą wesprzeć uzdolnionych artystycznie młodych aleksandrowian już po raz drugi. Po niebywałym sukcesie funduszu stypendialnego Summer Dying Cloud, w którym do tej pory wyróżniliśmy ponad 50 dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki, zdecydowaliśmy, że trzeba to dzieło kontynuować i na zeszłorocznej edycji Summer Dying Cloud ponownie przeprowadziliśmy zbiórkę wśród gości naszego festiwalu, a z racji tego, że była to rekordowa edycja pod względem frekwencyjnym,
Rekordowa również była zbiórka. Żeby być tutaj dokładnym, przeprowadziliśmy tego dnia dwie zbiórki. Jedna to zbiórka na leczenie Natalki z Aleksandrowa Łódzkiego. Tutaj udało się zebrać ponad 18 tysięcy złotych. To już przekazaliśmy. Natomiast blisko 41 tysięcy złotych. Tyle wynosi aktualny stan konta na funduszu stypendialnym Summer Dying Cloud. Wnioski można składać w terminie od 9 lutego do 8 marca. Wypełniony formularz należy dostarczyć do jednej ze szkół podstawowych działających na terenie miasta bądź gminy, których wykaz znajdziemy w regulaminie programu stypendialnego. A ten wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie i profilu facebookowym Aleksandrowa Łódzkiego. Laureatami funduszu stypendialnego mogą zostać dzieci do 18 roku życia, które są mieszkańcami gminy. I zachęcamy rodziców, przede wszystkim nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych, aby zgłaszali dzieci, które w ich odczuciu, w ich mniemaniu zasługują właśnie na wyróżnienie takim stypendium i potrzebują wsparcia rzeczowego, finansowego w rozwijaniu swoich artystycznych pasji. Kto dołączy do 57 laureatów pierwszej edycji programu stypendialnego Summer Dining Cloud? O tym przekonamy się już 21 marca podczas uroczystej gali. Kampania wyborcza właśnie się rozpoczęła. W ubiegłym tygodniu jako pierwszy został zarejestrowany Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Lipińskiego. Mamy też oficjalnie pierwszego kandydata na burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego i 27 kandydatów na radnych z tej samej listy. Jacek Lipiński będzie ponownie startował na fotel burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. W środę oficjalnie zarejestrowany został Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Lipińskiego i tym samym rozpoczęły się przygotowania do kampanii samorządowej. Obecny burmistrz sprawuje swoją funkcję od 2002 roku i cieszy niesłabnącym poparciem. Przez kolejne 4 kadencje wygrywał w pierwszej turze, osiągając w 2010 roku 81% poparcie i był to jeden z najlepszych w kraju wyników wyborczych. Obecna kampania prowadzona będzie pod hasłem Aleksandrów w naszych sercach. Od lat wspólnie zmieniamy Aleksandrów Łódzki. Moja drużyna to połączenie doświadczenia i młodości. Ludzi pełnych pasji, stawiających na rozwój naszej małej ojczyzny. Chcemy wspólnie z Wami, aby nasza gmina była nowoczesna, przyjazna, a przede wszystkim bezpieczna. Mamy energię, siłę i pomysły na dalszy rozwój Aleksandrowa Łódzkiego. Dlatego, bo Aleksandrów jest w naszych sercach. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Lipińskiego to również kandydaci do Rady Miejskiej. W 3 okręgach wyborczych wystartuje drużyna złożona z 27 osób, które powalczą o 21 mandatów, bo tyle liczy Aleksandrowska Rada. Te twarze nie są Państwu obce. Jesteśmy z Wami od lat. Słuchamy Was, działamy razem, śmiejemy się razem, pomagamy razem. Długoletnia skuteczność, zaangażowanie i działalność to nie jest wada. Postawmy na ludzi sprawdzonych. Kampania samorządowa to również szansa na uzyskanie 5 mandatów do Rady Powiatu. Ubiegać się o nie będzie 7 kandydatów z listy Komitetu Koalicyjnego Koalicji Obywatelskiej, popieranych przez Jacka Lipińskiego. Samorząd powiatowy to zabezpieczenie funkcjonowania szkół średnich, szkoły specjalnej. To nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna i młodzieżowy dom kultury. To tak ważne inwestycje drogowe i chodnikowe. To nasze bezpieczeństwo, czyli służby mundurowe, straż pożarna i policja. To ochrona środowiska, to też tak ważne inwestycje strategiczne i między innymi zabezpieczenie komunikacji międzygminnej i komunikacji publicznej z naszą stolicą powiatu. To też cała strefa usług pomocowych, czyli utrzymanie domów pomocy społecznej, domów dziecka, rodzin zastępczych, zabezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych. I od tego jesteśmy my, czyli jak najliczniejsza i najlepsza reprezentacja interesów gminy i miasta Aleksandrów Łódzki w powiecie zgierskim. Kampania wyborcza nabierze tempa już w najbliższych dniach. Dzisiaj zarejestrowaliśmy komitet wyborczy, natomiast kalendarz wyborczy jest nieubłagany i 4 marca musimy zarejestrować listy kandydatów. W tym celu nasi kandydaci będą prosić o Państwa poparcie pod listami tych kandydatów.
Także zachęcam, jeśli będziecie widzieć naszych kandydatów, ich przyjaciół, sztab wyborczy, do poparcia naszej listy i złożenia podpisu. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kalendarze kulinarne nadal są dostępne w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego, a my rozpoczęliśmy miesiąc luty, a więc przyszedł czas, by pokazać, jak oświata z Aleksandrowa potrafi przygotować kurczaka w maśle. Dziś oświata zaprasza do kuchni naszej pani naczelnik Hani i dziś będziemy przygotowywać pierś z kurczaka w maśle. Karnawał to wspaniały czas, kiedy się bawimy, ale lubimy też coś zjeść. Nie patrzymy i nie liczymy kalorii. Na początek przygotowujemy pierś kurczaka. Kroimy go na małe części. Rozbijamy. Następnie delikatnie solimy i pieprzymy do smaku. Nie za dużo soli, pamiętając o tym, że ser jest słony. Następnie przygotowujemy w rondelku masło. Roztapiamy masełko. W tym czasie koleżanka przygotowuje czosnek. Musimy chwilę poczekać, aż masło się roztopi. Czosnek będzie dodany po roztopieniu masła. Koleżanka Ilonka przygotowuje cebulkę do naszej przystawki. Sałatki z pomidorków koktajlowych. Pierś z kurczaka kroimy po skosie w małe kawałeczki. Romek delikatnie rozbija każdą część, posypując delikatnie solą i pieprzem. Nie zapomnimy o tym, że ser jest słony, więc nie używamy dużo soli. Koleżanka Renia roztapia masło, klaruje na gładką masę. Ilonka w tym czasie przygotowała czosnek i za chwilę, kiedy masło będzie już sklarowane, czosnek dodamy do masła. Siekamy natkę pietruszki, która dodaje pysznego aromatu do całej potrawy. Wcześniej przygotowany czosnek wyciśnięty na talerzyk wrzucamy powolutku do roztopionego masełka sklarowanego. Oczywiście czosnku dodajemy tyle, ile lubimy. Jeżeli ktoś lubi czosnek, dodajemy więcej ząbków czosnku. Jeżeli ktoś nie lubi czosnku, można zrobić potrawę bez czosnku. Natomiast podkreślić chciałabym, że czosnek dodaje aromatu i smaku w całej potrawie. Zbliżamy się do końca. Kolega Artur jeszcze trze ser na tarce jarzynowej dużych oczkach. Kolega Michał teraz będzie obtaczał piersi. Najpierw zamaczamy maśle. Czy ja dam radę? Pierś kurczaka nakładamy do żaroodpornego naczynia. Nałożoną warstwę piersi posypujemy ją natką pietruszki. Nie żałujemy pietruszki. Pietruszka dodaje aromatu. I układamy drugą warstwę. Do startego sera dokładamy odrobinę bułki tartej. Mieszamy i tak przyrządzone bejce podajemy do obtoczenia naszej piersi. I tak przygotowaną pierś zakrywamy i wstawiamy do rozgrzanego piecyka do 200 stopni góra-dół na około 40 minut. Po 40 minutach otwieramy pojemnik żaroodporny, aby nasza potrawa się przyrumieniła. I kolega Romek wyciąga naszą przygotowaną wcześniej pierś maczaną w maśle. Na przystawkę przygotowaliśmy jeszcze szybciutką dla podkręcenia smaku sałatkę z pomidorków koktajlowych i smacznego i rzymskiej sałaty! W niedzielę 28 stycznia w Kościele Świętych Archaniołów w Aleksandrowie odbył się wyjątkowy koncert, w którym wzięły udział aleksandrowskie chóry i zaproszeni goście. Jak zawsze można było zobaczyć wspaniały występ, który długo był oklaskiwany przez publiczność. 28 stycznia w Kościele Parafialnym Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim można było usłyszeć anielskie głosy. Za sprawą uroczystego koncertu kolęd, w którym wystąpiły wszystkie aleksandrowskie chóry, zaprzyjaźnione chóry z Konstantynowa Łódzkiego i Żgowa oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim i Kapela Aleksandrowianie. Jest to wyjątkowy wieczór, bowiem już 34 raz spotykamy się w tej pięknej świątyni, by wspólnie kolędować i cieszyć się muzyką.
Nie tak dawno na balu studniówkowym bawili się uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a 23 stycznia poloneza odtańczyli maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie. 60 uczniów oraz zaproszeni goście bawili się w czarnym stawie. Jesteśmy bardzo świadomym pokoleniem, pokoleniem, które czuje siłę, to piękno wewnętrzne i zewnętrzne, którym emanujecie, ale przede wszystkim to, że potraficie wziąć swoje ręce, swój los. Spełniacie swoje marzenia teraz edukacyjne, bo to jak Nelson Mandela powiedział, że właśnie edukacja ma moc zmiany świata. Czasami warto marzyć, warto myśleć o tym, żeby robić coś, co wynika z waszej głębi, z waszych aspiracji, z waszego wnętrza. A dzisiaj życzę wam przede wszystkim fantastycznej zabawy. Są takie chwile, pamiętam swoją studniówkę, że czasami o niej głośno to można w tych chwilach mówić, ale ponieważ Marek Gekuta śpiewał, że ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy, a bez wątpienia na studniówkę czekamy i bez wątpienia studniówka zapadnie wam w pamięci i w waszych sercach na zawsze. Wszystkiego najlepszego. Będziecie zdawać bardzo ważny egzamin maturalny. Na dzisiejszym wieczorze macie zapomnieć o troskach, zmartwieniach, macie się bawić. Thank you.
To wszystko w serwisie informacyjnym, a teraz czas na rozmowę tygodnia. Gościem będzie Radosław Adamski, kierownik działu organizacyjnego PGKiM. Ja dziękuję za dziś, do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, Krystyna Budasowa, witam i zapraszam na rozmowę tygodnia. Moim gościem jest dzisiaj Radosław Adamski, kierownik działu organizacyjnego PGKiM spółka ZO. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. O PGKiM dawno nie mówiliśmy, a PGKiM to woda, ścieki, oczyszczanie, ciepło, prawda, dla miasta. Dawno nie mówiliśmy, a sporo się działo. Sporo, bo i zmodernizowaliście ujęcia, zmodernizowaliście oczyszczalnie, powstało trochę wodociągów jednak. W sumie same modernizacje i ulepszenia. I właśnie, co się udało zrobić przez te parę lat ostatnich? No, szanowni Państwo, no, gdybym chciał powiedzieć wszystko, co udało się zrobić, myślę, że to byłaby taka bardzo długa rozmowa tygodnia. Pozwolę sobie tak nakreślić te najważniejsze. Na oczyszczalni cały czas dokonujemy modernizacji. Pierwotny w 2018, czyli na początku tego okresu pięcioletniego, została zakupiona stacja dezodoryzacji, czyli... Żeby to, nie było smrodu. Tak żeby zwanego, nie było smrodu, prawda? Mówiąc tak kolokwialnie, żeby nie było smrodu. Potem ze środków UFOŚ zmodernizowaliśmy instalację recyrkulacji, a to miało na celu doprowadzenie oczyszczonych ścieków do takich parametrów, które są zgodne z prawem. Żeby one mogły do rzeki wpadać. Żeby mogły do rzeki wpływać i trzeba zaznaczyć, że to, co wypływa z naszej oczyszczalni do rzeki, jest naprawdę czyste. No, zmienia się jedynie zabarwienie, tak, tej wody, która tam zależy od rodzaju i ładunku ścieków. I w 2023 dokonaliśmy również ze środków NFOŚ-u zakup zagęszczarki. To też ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych emisji gazów. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że mówiąc o dalszych naszych działaniach, staramy się przede wszystkim zminimalizować nasze procesy produkcyjne w ten sposób, żeby stały się bardziej oszczędne, jeżeli chodzi o pobór energii. A wiadomo, mniejszy pobór energii ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale również ekologiczny. Tak? Pobieramy mniejszą ilość energii, ten ślad węglowy jest mniejszy. Także staramy się właśnie robić to w sposób przyjazny dla środowiska. No to Pan zahaczył tutaj o taką ciekawą rzecz, o której mieliśmy potem rozmawiać, ale jak już jesteśmy, to dla środowiska przyjazne są panele, prawda? A taką rzecz, w taką rzecz spółka zainwestowała. Oczyszczalni jesteśmy w oczyszczalni. Będziemy za moment mówić o wodzie, na ujęciach wody, prawda? Tak. Czyli spółka cały czas w tą ekologię inwestuje. Dokładnie. Czyli daje to już wymierne oszczędności, proszę powiedzieć? No nie, musimy jeszcze zaczekać pewien czas, dlatego że montaż i budowę tych instalacji fotowoltaicznych zakończyliśmy w końcówce grudnia, tak? Także teraz jeszcze jest za wcześnie, żeby to ocenić, tak? Natomiast oceniamy, że i takie założenia zgodnie tam z projektami IPF-u były takie, że przyniosą to nam wymierne korzyści, jeżeli chodzi o opłaty za energię z jednej strony, a z drugiej strony właśnie ten zmniejszenie poboru energii elektrycznej spowoduje ten efekt ekologiczny. Oprócz oczyszczalni panele fotowoltaiczne, czyli instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane jeszcze na pozostałych czterech obiektach, czyli biuro przy ulicy 1 Maja 28/30. Tam panele zostały posadowione na ładnej konstrukcji carport, pod spodem są miejsca parkingowe. Na stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy 11 listopada, tam również są dwie instalacje PV pod 49,7 kW.
na stacji ujęcia wody w Bełdowie, na stacji ujęcia wody w Prawęcicach oraz, tak jak mówię, na czyszczalni. Ale to jest początek, czy będzie więcej? Jeżeli chodzi o SUW Aleksandrów Łódzki, oczyszczalnie, tak, planujemy dalszą rozbudowę tych instalacji fotowoltaicznych. W zasadzie na oczyszczalni najbardziej. Ale tak? Czy to znaczy, że wy jesteście samowystarczalni, jeżeli chodzi o prąd w tej chwili? No nie, jeszcze nie. Do oczyszczalnia rozumiem nie, ale te ujęcia wody już pracują na własnych prądzie. No, zaczyna się ten proces, tak? No mówię, trzeba kilka miesięcy, żeby ocenić, tak, jaka jest korzyść. A jak to się w jakiś sposób przełoży na przykład na komfort mieszkańców? No w bardzo prosty sposób, tak jak mówiłem. Mniej energii pobierzemy, tak? My mamy też tutaj lokalną kotłownię, to też do jej obsługi mniej energii elektrycznej. Natomiast na ciepłowni, podobnie jak na innych wydziałach, my również inwestujemy, tak? No, poza tym obliguje nas do tego przepisy prawa, są filtry, tak? Czyli to, co leci z kopciucha, z komina naszej ciepłowni już nie wyleci, tak? Jest, jak jesteśmy przy ciepłowni, no to też tu wspomnę, że bodajże w 2021 roku zrezygnowaliśmy z dwóch kotłów i w ten sposób na tyle znacząco obniżyliśmy emisję CO2, że wyszliśmy z tego tak zwanego handlu emisją CO2. Tak? Czyli już, to już jest korzyść. Już jest korzyść dla naszego społeczeństwa. My wróćmy do wody. Bo musimy wrócić do wody, bo jest bardzo ważna. Tak, jest bardzo ważna. Mamy ile ujęć, proszę powiedzieć? Mamy cztery ujęcia. Cztery ujęcia, tak? I są to już zmodernizowane w całości ujęcia. Takie godne zaufania. Powiem tak. I nowoczesne. Powiem tak, tak, są zmodernizowane. Natomiast trzeba wiedzieć, że modernizacja ujęć nigdy się nie kończy, tak? Bo cały czas się zużywa, tak? Pracujemy też w środowisku wodnym. Sieć przesyłowa też z czasem się zużywa, także to jest taki worek bez dna, tak? Ale na tą chwilę, jeżeli chodzi o Prawęcice, to mamy zmodernizowany system regulacji. Bełdów również jest, natomiast przy Bełdowie będzie dalsza rozbudowa. Także w tej chwili jest na tym etapie, na jakim jest, ale jest unowocześniona. Jeżeli chodzi o SUW Aleksandrów, który jest tym najważniejszym, to tak, mieliśmy ostatnio zmodernizowaną zbiorniki. One swoje lata już miały, należało je uszczelnić. Były problemy, jeżeli chodzi o ulicę Daszyńskiego i te okolice, tak? Tam na wyższych piętrach nie było odpowiedniego ciśnienia, tak, albo brakowało. I temu służy modernizacja SUW-u na 1 maja, tak? To ona jest w siedzibie spółki, obok biura. Została całkowicie zmodernizowana. Modernizacja tego SUW-u na 1 maja to się nie wiązała tylko sama z tym budynkiem, ale to też się wiązało z dobudową nowego wodociągu do ulicy. No właśnie, bo wodociągów też tam przybyło, prawda? Wodociągów przybywa. Ja to mam wypisane, powiem szczerze, że no, długość sieci wodociągowej 264 km. 264 km, bardziej więcej. Będzie więcej. Będzie więcej. No ale to trzeba też pamiętać, że te wodociągi no, wymagają cały czas pracy, tak? Bo niektóre odcinki są naprawdę stare. No, nie wiem, Państwo może pamiętacie, była tam 3 tygodnie temu awaria na Bankowej. Dzieciaki ze szkoły podstawowej się ucieszyły, bo miały wolne, ale się wydawało, że jest drobna awaria, nagle się okazało, że jest wzdłużne pęknięcie. Przekłada się dalej, tak? Na większą naprawę. Właśnie to są te stare wodociągi, które musimy sukcesywnie wymieniać. Mamy też system monitoringu sieci wodociągowej, tak? I on został też unowocześniony w ramach tych działań modernizacyjnych. Polega to na tym, że dostajemy sygnał z sieci, gdzie jest jakaś awaria, gdzie jest jakiś niekontrolowany wyciek, co może oznaczać właśnie albo awarię, albo kradzież. Tak? Mamy przynajmniej dwa wnioski złożone
do Feniksa na gospodarkę ściekową i na wodę do spożycia. Co to jest Feniks? Może powiedzmy, to jest program, tak? To jest program, tak, unijny. Te plany nasze sięgają do roku, jeżeli chodzi o modernizację sieci, jeżeli chodzi o naprawę sieci do 2030 roku, co najmniej, tak? Bo tutaj to zależy... Czyli na co złożyliśmy w tej chwili, o które... Jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową, to budowa kanalizacji sanitarnej Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Kątowa, Jana Sobieskie, jest to bardzo potrzebne. Kanalizacja sanitarna Jana Albrachta, Wolności, Łąkowa, Piękna, drugi kanalizacja sanitarna Piotrkowska, Łomnik, Kwiatowa, Wojska Polskiego, czyli te obrzeża miasta. Tamta strona faktycznie, ta północno-wschodnia trochę była... Zaniedbana, ale to ona też... Ona się rozwija też. Rozwija się, ale to też musimy pamiętać, że niekiedy przeszkoda istnieje taka fizyczna, tak? Jeżeli coś leci pod górkę, a woda nie chce lecieć, tak samo ścieki pod górkę, trzeba robić przepompownie albo bardzo głęboko kopać, także to wszystko też się wiąże. Bo z kanalizacją jedno łączy drugie, to jest dokładnie. Też przepompownie. No wodę można popchnąć, tak? To kolektory, tak wodę jest. Wodę można popchnąć, ciśnienie, to to źle powiedziałam, że nie poleci. Poleci pod górę woda, ale ścieki już nie. A o jakich pieniądzach mówimy? Żebyśmy sobie zdawali sprawę, że to nie są małe koszty, prawda? No tak, nie powiem, musi być powiem tak... ogólnie. To jest 50-60 milionów, tak. Potężne pieniądze. Potężne pieniądze tutaj... Ale to jest w planach do 2030, tak? Tak, no to są tam rozpoczęcie, tak, bo to będzie trwało dalej. Część z tych pieniędzy, no duża część to będziemy chcieli pozyskiwać ze środków unijnych, tak. Mam nadzieję, że teraz przy takim zmianie tego klimatu politycznego te pieniądze zaczną spływać do kraju i też będziemy mogli pozyskiwać. Korzystać z tego. Tak. Bo powiedział pan o dwóch wnioskach, to są dwa wnioski na kanalizację, czy drugi jest na modernizację? Znaczy, no jeden jest ta gospodarka ściekowa, to są na kanalizację, a drugi to jest woda do spożycia, tak. I czyli? To, tutaj, w tym ta wypadku. Woda do spożycia to ona jest dość szeroko, bo to jest nie tylko wymiana, budowa nowych wodociągów, ale też wymiana wodociągów starych na nowe. A. To są wymiana i modernizacja na suwach, czyli i znowu to głównie to są te automatyka, tak? Żeby ona była niezawodna, żeby zużywała mniej energii elektrycznej. To rozumiem, że tych inwestycji i planów jest mnóstwo, mnóstwo. Waszych zadań jest jeszcze więcej, powiem szczerze. Jedno zadanie wam odeszło, przypomnę, mieszkania, tak? Bo już tym się nie zajmujecie. Tak. Natomiast i tak zostały te najważniejsze rzeczy, żeby zapewniać mieszkańcom no, jakość życia, prawda? No i wygodę, prawda? Myślę, że jeżeli chodzi o wodę, to nie ma się to wstydzić, bo Aleksandrów Łódzki ma jedną z najlepszych jakościowo wód. Na pewno w trakcie przesyłu trochę to się zmienia. Natomiast no, badane są parametry na końcu tego etapu i wszystkie tam wapno, żelazo, te inne fizyczno-chemiczne są naprawdę w porządku. Zresztą to jest kontrolowane. Można pić z kranu? Można pić z kranu. Chyba, że komuś nie smakuje. No. No to może dolać soku, tak? Ale no, można to pić. Jest bardzo dobra wiadomość. W każdym razie dziękuję za rozmowę i przybliżenie troszeczkę tego, co dzieje się w PGKiM-ie. I cóż, dziękuję za rozmowę. A Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.